za ich trud, serce, wkład w nasze wychowanie i nauczanie. My uczniowie mamy tego dla swobodę. Nie przygotowujemy się do lekcji, nie piszemy klasówek, nie odrabiamy pracy. Nauczyciele twierdzą, że rok szkolny jest za krótki, bo nie mieści się w nim trochę nauczania. A uczniowie twierdzą, że rok szkolny jest za długi, ponieważ program nauczania nie mieści się w nim. Nie potrafię zrozumieć, co ci uczniowie nie widzą.
nieważne czy ma 30, 40 czy 50 lat, na jego lekcjach panuje cisza, jak machin zasiał i boimy się głośniej odetchnąć. Jego powiedzonka i błędy i głupich wypowiedzi są legendarne i wywołują całym śmiechu, ale dopiero na przerwie, kiedy już nie słyszy. Przekazuje rzetelną wiedzę i jest niezwykle wymagający. To on uczy nas i przedmiotu, i życia, gdzie nie ma przecież taryfy ulgowej. Dopiero po latach doceniamy, jak dobry był nauczycielem. Zwariowany naukowiec, często fizyk, chemik, albo biolog. Przeprowadzone przez niego doświadczenia w czasie lekcji są najlepszą częścią dnia w szkole i zachwycają kolejne pokolenia. Czasem jest mu coś surowego wędka, a czasem innym razem potrafi zyskać humorem i bywa bardzo przyjacielski. Wesoła, ciepła nauczycielka, często pani pomiędzy 40 a 50 roku życia. Jej lekcje są dość sympatyczne i przewidywalne, jednak wszyscy ją lubią, bo ewoluuje z nich pozytywne energię i ciepło. Można w niej jeść kanapki i pić herbatę. Przecież wyznaje zasadę, że szybkie jedzenie podczas przerwy jest niezdrowe. To tym dobrej ciocie, która pomoże po potrzebie i pocieszy w niezliczeniu życia. Próbuję bronić się wydawania odczucia.
się chwali. Jeżeli dźwięki ostrzegawcze są długie i głośne, uczeń uchodzi z życiem.